Coroczny półmaraton na stałe wpisał się w kalendarz obchodów rocznicy wydarzeń z czerwca 1976 roku. W miniony weekend biegacze wystartowali w 8. edycji tego typu imprezy. Decyzja o jego organizacji w takiej formule, w jakiej go zorganizowaliśmy, rodziła się, można powiedzieć, trochę w bólach. Nie było wiadomo, czy go zrealizujemy, czy nie, w jakiej tej dokładnie formule. Około bodajże 2 tygodni przed terminem biegu ta decyzja zapadła. Na linii startu w tym roku stanęło 150 uczestników. Wszyscy zachowywali się zgodnie z obowiązującymi zaleceniami sanitarnymi. Biegacze startowali w odpowiednich odstępach czasowych. Szczególnie myślę, że to zadziałało i było przestrzegane w miejscach, kiedy to zbliżenie obejmowało większą ilość osób, czyli strefę startu mety. I tam, jak zobaczymy, to zawodnicy wszyscy praktycznie przestrzegali tego reżimu. Co roku na starcie półmaratonu stawało od 800 do 1000 biegaczy. Tym razem było to 150 sportowców, ale bieg ukończyło 138. Są różnego rodzaju historie losowe, zdrowotne, także taka frekwencja to jest normalna historia, że kilkanaście osób zawsze nie wystartuje z takich przyczyn, które trudno przewidzieć przed ustanawianiem limitu. Natomiast w przedziale tym 12-30 czerwca można biegać wirtualnie. Wystarczy tylko zarejestrować się przez stronę www.biegiemradom.pl. Dotychczas na konto stowarzyszenia spłynęło już 50 zgłoszeń udziału wirtualnego. Biegacze, którzy skorzystali z takiej formy, zarejestrowali się na wspomnianej stronie, a po wszystkim wysłali screena z przebytej trasy na adres stowarzyszenia. Druga formuła to bieg wirtualny, czyli każdy startuje w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie. No jest ograniczony tylko limit taki czasowy między 12 czerwca. Trasą półmaratonu była pętla wokół zalewu na Borkach. Pełen dystans biegu obejmował 6 okrążeń, czyli nieco ponad 21 km. Cel takiej imprezy to rzecz jasna kultywowanie tradycji i pięknej historii. Dla podtrzymania ciągłości i tradycji tego biegu i wiele osób też biega dla uszanowania tej idei, głównej celu, dla jakiego ten bieg został zorganizowany, czyli upamiętnienie wydarzeń radomskiego czerwca 76. Półmaraton rozpoczął obchody 44. rocznicy wydarzeń z czerwca 1976 roku.